Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Title Tuesday, mamy 5 grudnia 2023. Moi drodzy, czas leci. Szybko czas leci. Dzisiaj gramy 11 rund tempem 3 minuty plus 2 sekundy. Więc życzę Wam dobrej zabawy, ale też myślę, że pożytecznie spędzimy czas, mam nadzieję. Co u Was dobrego słychać? Dajcie znać na czacie, na żywo. Przypominam, że transmisje na żywo lecą na Twitchu. Linki są zawsze w opisie. Pod każdym filmem można dołączyć. 3 plus 2, tempo 3 plus 2 z tego co wiem. A, sorry, 3 plus 1, masz rację, przepraszam. Coś mi się 3 plus 2 ubzdurało, już poprawiam. Faktycznie, 3 plus 1. Trochę szybciej. No, więc okej. Zawsze te tablice mi się kojarzyły 3 plus 2 z liczesem i stąd te 3 plus 2 mi się zakodowało w głowie. Dobra. Nieważne. Znaczy ważne, ale to już nieistotne, co mówię. Ważne, jak będziemy grać, także fajnie. Nakamura, jak zwykle, Daniel Narodicki. Widziałem chyba, jest Jan Krzysztof Duda. 11 numer startowy dopiero. Ile trafię dzisiaj GM-ów? Nie wiem. Wydaje mi się, że w pierwszej rundzie zagram arcymistrzem. Przy tym rankingu moim 2522. Rankingowym, znaczy się internetowym. W tamtym tygodniu, znaczy nie w tamtym tygodniu, ostatnim czasem właśnie, w ostatnim tak Tuesday, którym grałem, no to tak, to grałem z arcymistrzem. W pierwszej rundzie. Więc w tym wypadku też to się powinno, mam nadzieję, że uda. No i cóż, ostatnio było punktów 5,5, czyli takie 50%. No dobrze byłoby zrobić, zawsze sobie zakładam. No rekord to 7, no tam nawet ze dwa razy chyba mi się udało 7 zrobić, może i więcej, już nie pamiętam, dwa razy na pewno. Dobrze by było zrobić tą siódemeczkę, może więcej. Beniolusa z okazji jego urodzin mógłbym ograć. 5 grudnia to w ogóle fajna data jest, bo 5 grudnia urodził się mój tata z kolei również, a 6 grudnia urodził się mój syn. Także też taki grudzień jest ciekawy. Z kolei wczoraj było Barbary, moja mama ma na imię Barbara, więc tych świąt w grudniu to sporo. Kawka w dłoń. Akurat kawka już jest wypita, ale teraz herbatka, więc tak, zapraszam do kawki, herbatki. I lecimy, moi drodzy, niedługo zaczynamy za 2,5 minuty. O, cały tydzień okazji, a mało tego, a jeszcze 8 grudnia moja babcia ma urodziny. Oj, skłamie chyba. 92 lata. Babcia kończy. Cześć, nieważny wynik. Dobrze byłoby zagrać z kimś innym, na przykład z Jankiem. Aha, no pewnie jest tak. Tutaj to się zgodzę. To już ja bardzo chętnie zagrałbym tutaj sobie z 11 arcymistrzami. Dostał wszędzie w trąbę. Ale jakby się udało zagrać, byłoby super. Znaczy, no tak, wiadomo, że to się nie stanie. Ale no. Czterema arcymistrzami jest szansa, żeby zagrać z pięcioma. Może jak będzie dobrze szło. Cześć Luka, witam serdecznie. A, witam. A, minuta 30 do rozpoczęcia. Jeszcze chwilka i zaczynamy tu całą zabawę. Zawsze te Title Tuesday, znaczy nie zawsze, no ale ostatnio mnie troszeczkę stresuje. W sumie nie wiem dlaczego. Może to wynika też, że mało grałem ostatnio. Siemka, Kuwec SS, dzięki serdeczne. Fajnie się Szachusia ogląda. A, dzięki. To słuchajcie, ja to jestem taki chłopak nierozrywkowy, w sensie żadnego show tutaj w internecie nie daję. Gram sobie w te szachy, jak się ludziom podoba, to miło. No nie potrafię się wygłupiać, słuchajcie, no taka już moja natura. I tyle. No dobrze. Za chwilę zaczynamy. 30 sekund.
I za moment jedziemy z tematem. A słuchajcie, mam, nie wiem, czy ktoś z Was ankietę wypełniał, jeśli chodzi o debiut. Jeżeli ktoś jeszcze ankiety nie wypełniał, byłbym bardzo wdzięczny. Przykleję ją tutaj. Na czacie. I postaram się. A, przypnę wiadomość. Dobra, mamy pierwszego arcymistrza. O, 30 minut, dobra, 30 minut jest ankieta, słuchajcie. Jest D4. Zagrajmy C5. Troszeczkę ostrzej. D4 i D5 i F5. Ten ruch jest dla mnie taki, można powiedzieć, nowy, ale zobaczymy, jak się przeciwnik na to zapatruje. Chcę tego skoczka zbić. Wow. Mocno poszedł. Zbijam i tutaj bronię. Jeśli tak, tak ostro już? Naprawdę? A co jeśli zbiję? No dobra, bije. Goniec to Hetman B6. Powiem szczerze, że ciekawie tu będzie. E4, ale poszedł ostro. Dobra, idę Hetmanem, atakuje pionka. Ale będzie ostra jazda. Król się na szczęście chowa na D8, to też jest taki plan, ale tu będzie ostro. Ostro, siostro. No bije i tu dam szacha. On wprawdzie wyprowadzi sobie figury, ale ja też to zrobię. Tak, i to rąbne. Tu mi da szacha, ja król D8. Tu wyjścia nie ma, no to bije tym. Okej. Skoczek tu będzie chciał wejść, dobra. No to po prostu. Może tak? No to tak, bronimy. Jak zbije, to zbije wszystko do końca. Nie wiem, co to jest. Możliwe, że już stoję bardzo źle. Jest to prawdopodobne. Wieżę zbił. Mądrze zrobił. Mądrze zrobił. Wyprowadzam figurę. Skoczka. Najchętniej zrobiłbym długą roszadę. Jak się nie zna teorii, to się wymyśla. Może krótką w ogóle zrobić, ale to strasznie ryzykowne. Wieża H. Nie, wieża tu nie może. Tutaj grozi. No dobra, idę tak. Tutaj grozi, co? No tak, sprytnie. Może tu? Spróbujemy, bo jeżeli tutaj, to tutaj. Nie ma jakichś tam zagrań nietypowych. Jak to w pionkach? 2, 4, 6, 2, 4, 6. Porówno w pionkach. Tylko ten mój słaby. No ale on też ma tutaj na C4 niepewnego piona. Mam nadzieję, że do tego zaliczę. No dobra, tak tutaj? Mogę tu. Tu, tu. W sumie to mogę to wymienić. A wszystko zrobić długą. I gramy w szachy. To za pozycja. Nie wiem. Pion słaby, to jest pewne. Aha, tak będziesz chciał mi. No dobrze, tutaj muszę chyba zagrać. Co, zbijesz mi? Nie, nie możesz zbić. A tak? Jakim zbijesz tu? Aha, tu możesz zbić. Dobra, tracę pionka.
Za szybko, Krzysztof, za szybko grasz, za szybko grasz. I tak, tu mi bierzesz, ja biorę tego. F4? Jejku, F4 jest. No to ja wezmę tego. Co? Naprawdę? Dziwnie zagrał. Biorę C4 pionka. A, widły. No to jest lipa. Lipa, lipa. Muszę tymi pionkami zasuwać. No muszę tym pionkiem zasuwać. No niestety, będzie ciężko. Tak i tak. Jakaś nadzieja w tych pionkach, ale to jest słaba nadzieja. Król E4, właśnie. Muszę chyba twardo się bronić. Że tak trzeba było grać. O, mam tu widły. Też skoczek mógłby się tam do pionków przydać, ale tutaj będę miał widły na 100%. Nie będę miał wideł. Szach? Kurczę. Aj, tego nie widziałem. No szach. Przegrana. O, rety, 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 rety. Niestety. Ciężko. Co to w ogóle za poza? Tutaj trzymam te G4, żeby nie ten pionek. To jeszcze jak cię mogę grać te pozycje. Tak, może tu? Czy ja tu nie wygrywam? Tu bicie. Kurde, nie wygrywam. Cholercia. Tak, będę coś kombinował. Czasu mało, co? Ale strasznie ciekawa końcówka. Mało mam czasu. Bardzo mało czasu, ojej. Aj, tu bicie. Ale to nie jest remis? Nie jest. Kurczę, jeden pion za dużo. No wygraną ma, tym pionem powinien zasuwać. Ale fajna końcówka była. Kurczę, ale jaka fajna końcóweczka. Mega ciekawa, szkoda, przegrana. Oj, szkoda, 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 szkoda. No niestety. Dobra. Ale było fajnie, no. Zamieszanie było niezłe. Mega ciekawie. Troszkę zabrakło mi doświadczenia, ale ciekawy jestem, czy ja tam w tej końcówce miałem jakieś szanse, bo była nietuzinkowa sytuacja. Dziękuję za coś, za subskrypcję. O, widać, bo myślałem, że nie widać już tych. Dziękuję serdecznie. Hetman E4. I tutaj dobrze to pobiłem wszystko. B5 też fajny ruch. Tu już brak doświadczenia po prostu. Tu na pewno coś było gorzej. Chociaż nie było, słuchajcie. Cały czas ciekawie to wszystko stało. Mega to stało. Wziąłem pionka. Zobaczcie, bez tej jakości wszystko jest dobrze, nie? Bez tej jakości wszystko było fajnie. Ale jaja. Te pionki były... No nie, Krzysztof, tu skoczek i tego pionka bierzesz. Król musiałby stracić czas, ale to w sumie wyszło chyba prawie na to samo. Prawie. Mega ciekawie to wyszło. Czekajcie, tutaj było nawet równo, wieża F8 trzeba było grać.
No to się tak łatwo mówi. Teraz bierze F8 tutaj. Skoczek D7. Jejku, grałem jak komputer, a nie sądziłem, że to tak nawet dobrze wychodzi. Tak, tak. Król. Aha, że królem podejść tutaj po prostu i być bliżej. No dobra. Tak, tak, tak. I to jest remisowa końcówka w ogóle, nie? Praktycznie to się fajnie gra czarnymi. Jak ja to wypuściłem? Czy tam nie było czegoś? Nie no, tutaj myślałem, że wygrywam po tym ruchu, ale jest po tym ruchu cokolwiek nie zrobię, wieża wraca. Więc B3 nie działało. Ciekawe, czy w którymś momencie coś działało. A, dobra, niestety już nie poanalizujemy. Słuchajcie, kolejna partia. Kolejna partia. Ale mega ciekawa była. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, dzień dobry. Zachęcam do wypełnienia ankiety, słuchajcie, jeżeli macie ochotę, to byłoby fajnie. Jest podpięty na czacie, jest podpięta na czacie, dobra. Gramy tutaj z zawodniczką. WCM. Wyprowadź Krzysztof figury i graj sobie dalej w szachy. Na koniec C2 trzeba było. Tak, tak. Tak, tak. Dziwnie to wygląda, ale gram gońcem tutaj. Co no? E4 ma fajne. Właśnie. Czuję, że ten ruch będzie dobry, bo nawet po wybiciu H6 tu i po wybiciu król tutaj. Czuję, że to się trzyma. Możliwe, że jestem w dużym błędzie. Ale tak czuję. Dobra, biję to. Hetman G4. Nie wiem, gram jakoś tak, żeby cokolwiek tutaj się obronić. Król H1, wieża G1. Plany będą proste. No jak mi zbije tu, no to zbije. No to ja też zbiję. Goniec B3. Uciekam. Również. Tu nie można, bo tutaj gram. No tak, zwiążemy. Niech się przeciwniczka boi. A to tak nie mogę? Mogę, jak to zabroni. Jednorąbne. Ha, tutaj może zagrać. Ale to nie jest chyba do końca ok. A może jest? No dobra, niech będzie. Coś tam się wymieni. Tam C6 trzeba będzie pewnie zagrać. W pionkach jest porówno? Chyba tak. No to mam szansę. Okej, zbijemy tego skoczka. To jest sprawa jasna. I teraz pytanie, czy zająć wolną linię i to, czy to mi wystarczy, czy nie wystarczy. No myślę, że muszę zbić tego skoczka i wolna linia. Hetman gdzieś tędy, może tam nawet. Mój król niby bezpieczniejszy, tak to oceniam. No dobra, zagram tutaj. Ciekawe, co to za wieżówka będzie, jak hetman pójdzie tu. Chodzi o to, że F4 jest nieprzyjemne. Okej, muszę chyba tak. Zawsze jakieś małe tempo na wyprostowanie pionków. Tutaj szach. Tu idziemy bardzo aktywnie. Chcemy dać mata. Przeciwniczka musi teraz pocić. Mam nadzieję. Aha. Tutaj dojdzie do takiej końcówki, że jak... Tutaj. Szach. I tutaj chcę wziąć pionka. Na F4 trzeba uważać bardzo, ale to po prostu zbije. Tu już jeden szach, to król się chowa. Tutaj chcesz, co? No chcesz. No właśnie. Ojej. A nie, taki jeszcze ruch mam. Ale to chyba wieczny szach. Tutaj i tutaj.
Tutaj i muszę uciekać tak. Ojejku, co ja gadam? Ajajaj. Ale się dałem zrobić jak dzieciak. No niestety, dwa jajka. Dwa jajka. No mam, no. Jeszcze żyję tamtą partią, no i muszę ją zobaczyć szybko, końcóweczkę. Końcóweczkę muszę zobaczyć, jak to wyglądało. Mówi się trudno, słuchajcie. No nie wiem, no 2-0, co zrobić? Przez to zawsze w pierwszej partii muszę trochę ochłonąć. Przydałoby się. Dobra, tutaj co się działo? Tutaj to już byliśmy w tym momencie, byliśmy już przy skoczku. Pytanie, czy tam coś się nie działo fajnego. No biało musiało tu bardzo ułożyć, ale jak on mnie tutaj załatwił? Aha, że wbił po prostu tu skoczka. Aha. Skoczek A4. Aha, bo tu grozi fajny szach z wzięciem pionka. Jeszcze no, o zwycięstwo można było walczyć. No tutaj już podstawiłem. Faktycznie. No dobra, może nie było tak, ale no z praktycznego punktu widzenia fajna. Fajna końcówka. Bardzo fajna. Podobała mi się. No cóż, słuchajcie, dwa jajeczka. Trzeba się odbić, no nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, ale mnie tam zawodniczka załatwiła. Zbyt chyba prosto. Za prosto. Czułem, że tam jest dobrze przecież. Tak do siebie muszę coś tam pogadać, nie? Niestety tak to już jest. Jakieś partie jeszcze trwają. Janek jeszcze gra. Jakość więcej u Janka. O, podstawka. Można bić chyba skoczka. Chociaż nie zbił, dla pewności. To też jest ciekawe podejście, ale skoczka można było zbić, to już komputer tylko wie. Można było. Tutaj. No wygrana, no. Łatwo się zawsze patrzy, jak ktoś gra, co nie. Tu będzie rzeźbienie. No, Narodicki pewnie to wygra. Tyle partii rozgrywa w internecie. Oj, to jeszcze dał przeciwnikowi takie opcje na hetman e4, wieża e6 i hetman e4 się ładnie przestawi. Ale to wymyślił. Ohoho. Szybko poszło. Show. Link nie działa. Nie działa link. Faktycznie, sorry. Już go spróbuję naprawić, ale to dziwne. A, dobra, już wiemy, jak go naprawić. Wybaczcie. Już go poprawiam. Będzie trochę dłuższy, ale działający. I 30 minut na to będzie. Już powinien działać. Będę wdzięczny za wypełnienie, jeżeli ktoś ma ochotę i minutkę czasu. Dzień dobry, Kristo. Witam, witam.
No niestety, Titled Tuesday, ojej, nie zaczął się najlepiej. Co jest? Ojejku, to połączenie zostało zamknięte. No dobra, bo ja te analizy włączam na drugiej przeglądarce. No nie wyrzucajcie mnie z turnieju. Please. Chyba nie, chyba się udało wrócić. Dobra. Już muszę na to uważać. Tak, tak, wiem, że mam drugą kartę otwartą. Remis oczywiście. Bardzo prosty. Można było zbić wieżę nawet z remisem. No teraz już nie. Teraz tak. Matowanie wieżą. Proszę bardzo. Remis, powtórzenie pozycji? No dobra, nie widziałem, o co chodzi od początku. Dziwne. Dobra, lecimy. No jeszcze raz spróbujemy ten debiucik, jeżeli przeciwnik zagra pionkiem. A, okej, okay, czyli sycylijska. A skoczek F3. No dobrze. Już dawno nie grałem teorii. Chyba taki ruch się gra? Chyba tak. Aha, przejdziemy do takiej teoryjki. O, no tak. Dosyć klasy. A nie, tu pionkiem trzeba było zbić Krzysztof. Teraz to już taka równina jest, a białe nawet mają chyba ciutkę milej, że tak się wyrażę. Bo izolowany pionek. Dobra, atakujemy gońca. Grałem na logikę. Najwyżej różnopolowe gońce, ale trzeba będzie rzeźbić tutaj, żeby wygrać tę partię. Oj, rzeźbionka będzie sporo. Zakładam, że to będzie prawie niemożliwe. No wszystko jest możliwe. Tylko właśnie... O, właśnie. Na różnopolowe będziemy grać jak Karpow, słuchajcie. Zrobię milion ruchów. No wybij, wybij. Wiem, że chcesz. Nie wybiłeś. Ambitnie, ambitnie. Dobra, tak. Ojejku, podstawka tu, 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 tu. Nie ma podstawki, na szczęście. Uff. Się już wystraszyłem. Przypadkowo to się zgadza. Krzysztof, skup się. A co po tym ruchu? Z powrotem. No tak, z powrotem trzeba będzie grać. Taki remis trochę. No teraz to tutaj, tu już mi nie wejdzie goniec. A6 i tu. W ogóle on gra tak, jak... W ogóle super gra dla mnie. Bo teraz tak, mam taki ciekawy ruch. Już nie mam. No dobra, no tak muszę, co nie?
Wieża tu i skoczek tu. A, świetnie by było. On to widzi. A myśli długo. Dobra, jak myśli, to jest mój. W szachach nie ma co myśleć za długo. No to już mogłeś zagrać dawno, drogi przyjacielu. Zastanawiam się nad tym ruchem. Może tu. Dobra, pokombinujmy, bo zaatakuję wieżę, wejdę gońcem, zaatakuję pionka, wejdę gońcem i tutaj. I ta wymiana będzie dla mnie dobra. To bez dwóch zdań. O, ta wymiana będzie bardzo dobra. Te gońce jak się wymienią. No ale on nie chce wymiany, słusznie. Dobra, robię jakiś lufcik, żeby nie było gdzieś tam niespodzianek. No dobra, zagram tak, okej. Tak. Dobra, tak, przejdę skoczkiem. Z dawna mógł mieć gońce różnopolowe, ale nie chciał. No spróbuję po prostu manewrować jeszcze tak, coś zagra, coś w tym stylu. Dobra, i może tu. Tu się zgadza, chociaż wieża mi wejdzie, nie chcę tego. O, to nie, tutaj to nie. Dobra, wchodzę tu, bo goniec jeszcze na G6 mógłby. Trzeba uważać. Na wjazdy. Jeszcze jakiś nawet G6 chyba mogę. Goniec musi stąd uciekać. Zagram tak i zagram tak. Jak jedną wieżę wymienię. Aha. Dobra, bo jak on zagra wieżą, to ja mam taki ruch. Bronię się. A jak on zagra tu, to ja mam taki ruch. Też się bronię. Ok. Wszyscy mamy to, co chcieliśmy. Tu jest atak. O rety. No nie wygląda to ładnie. Teraz może tutaj. No niestety. Wygląda to wręcz kiepsko. Tak spróbuję. No niestety. Pionka wziął. Pionek. W sumie nie miałem chyba na to wpływu. Nie jest dobrze. Nawet bym powiedział, że jest bardzo źle. Fatalnie. Pionka obroniłem. A to tylko tyle. Jeszcze mam mniej czasu, co? Nie jest dobrze. Remis chętny.
Ojej, podstawka wieży. Słuchajcie, trzy jaja, co? Trzecie jajo. To jest jakaś masakra. No trzecie jajo jak nic. Dobra. Trzy jaja z rzędu. I to trzy pierwsze partie. Jak to jest w ogóle? O co chodzi? Aj, zagrałem beznadziejny debiut. Bez sensu, no to co. Tak szybko to wszystko powymieniałem. Taki remis i próbowałem coś na siłę, ale no dobrze mi się grało, no tylko wynik słaby. Niewiarygodne. Dawno już nie miałem trzech z rzędu przegranych. I to słuchajcie, to. I to. Aj, ta pierwsza partia. Zawsze tak można na coś zwalać. Tutaj mnie po prostu troszeczkę oszukał. W ogóle nie widziałem już tego bicia. No tutaj już jest niebezpiecznie, niestety. No trudno. Dobra, poczekamy na kolejne rundy. Mam nadzieję, że teraz trzy z rzędu będzie. Chociaż do przodu, bo. Kiedyś było odrodzenie się jak Feniks z popiołów. Po dwóch chyba porażkach, czy po trzech. W sumie nie pamiętam. Tyle tych turniejów już się grało. No ale trzy z rzędu przegrane to. To nie jest dobrze. To nie jest dobrze. Dobra, dosyć tych porażek. No tak, rekord jest możliwy. Jeszcze pół punktu mogę stracić. To może teraz zremisuję i potem 7 z rzędu, nie? Nie, ale słuchajcie, no tak bez urazy, jeśli chodzi o moich przeciwników, to jak powinienem tam zgnieść. Tyle, że nie udało się. Ale powinienem. Ale to dziwne, ja jestem jakoś w miarę wypoczęty, wszystko jest okej. Okay. No, wydaje mi się, że, no nie wiem. I spacerek dzisiaj było, dotlenienie się i wszystko. Za mało treningu, możliwe, no tak, ja nie trenuję, to prawda. Ale okej, okay, jakoś mnie to nie martwi, szczerze mówiąc. No, gramy dalej. Każde zwycięstwo teraz będzie bardzo cieszyć na pewno. Nie powiem, że zrobię pompki, jak zwyciężę, bo nie. Znaczy, potrafię, ale nie będę się wygłupiał. Ojejku, dobrze. Trzeba grać po prostu swoje, a nie jakieś wymysły. Chociaż czasem chce się grać te wymysły. Mam ochotę szybko wygrać. To jest czwarta runda, co nie? E5, poproszę. Pułapka wejdzie. Przeciwniczka wie, o co chodzi w szachach. H6 jest teraz dobre. Bicie i goniec. I hetman, więc po H6 muszę uciec. Nie no, zawodniczka naprawdę widzę, że wie, co w trawie piszcze. Zagram tak. Zobaczymy, co z tym pionkiem zrobi. Może nic? Wadą tego posunięcia jest to, że skoczek nie może tu wejść. Ja chcę skoczkiem tędy i tędy się ustawić, ale póki co goniec mi przeszkadza, więc czekam na taki ruch. No ale goniec tak, no to zawodniczka teraz widzę, że się zastanawia. Możliwe, że ten ruch jest dobry, bo nawet po wybiciu skoczek łapie tam jakąś aktywność. Takie ruchy też widziałem w tych schematach. Jednak wieża obroniła. No dobra. Myślę, że kulturalnie zagramy tak, żeby wejść skoczkiem. No jakie to mam wyjście w tej sytuacji? Tutaj zawodniczka zdecydowanie z długo myśli. No B5 będzie miała, oczywiście. Robi roszadę. C4 tutaj. B4. No, coś tam może grać. Coś za coś. Dokładnie. I co, tak nie mogę? Tak muszę?
No zagram, tak. Bo teraz jakieś A3 subtelne może być ciekawe. Pionki za szybko jak pójdą, to też niedobrze. Po takim ruchu po szachu zawsze mam gońca na E3. To się będzie dobrze trzymać. A3. Wiecie co? Mam takie poczucie po tych porażkach, że tak musiało być i... To jest takie dziwne poczucie, że okej. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Ale zasłużone porażki, no, no tak, no przeciwnicy po prostu byli lepsi. Tyle. Gram tu i już jesteś mój. Czy jesteś mój? Znaczy w sensie, o jajku. Zaraz się tutaj sam w słowa zaplączę, ale jeśli chodzi o pozycję, no to. Aha, nie mogę zbić, bo wieża jest niebroniona. Krzysztof. Krzysztof, tutaj i widełki. Chyba, że. What? No dobrze. Przyjmuję wyzwanie. I to tutaj. Mam cię. Bo jeszcze skoczek świetnie na C3 bronił, to przeciwniczka dała pograć. Chyba tą wieżę lepiej zbić. No tak, tą wieżę, która jest bardziej aktywna. No i tutaj. No to teraz jest dobrze. Ale jeszcze trzeba uważać. To nie jest tak, że to jest takie proste. Wieża B3 będzie wtrąconko. Potem goniec D3. I co, tak trzeba grać? Bo jak tu, to jeszcze taki tam ruch istnieje. No tutaj, no bitka, bitka. No to tak. Chowam gońca. No wieża A3. Jak to wygląda w figurach? No tak wygląda, jak mówiłem. Tutaj i jakiś tam strzał. Aha. To tu i tu. To trzeba uważać do samego końca. No to tak. Jest ok. Choć te figurki jeszcze tutaj skaczą. Czas, co? To jedyne, co potrafię wygrać na czas. No ale dobra, tutaj pozycja jest wygrana. Na szczęście. Dobra, zobaczmy, jak grają najlepsi. Żeby się nie nudzić, szukamy Janka. Hikaru Żigałko, w ogóle to jest fajna partia. Janka, zobaczmy, tak? Janek ma punktów 3. Janek ma punktów 3. Ja też 3 punkty miałem, które oddałem przeciwnikom. Co tutaj u Janka się dzieje? Z mistrzem FIDE gra dosyć silnym ranking. I tu jest pionek więcej. Ciekawe, czy to Janek jest w stanie. No, wydusi nasz arcymistrz. W ogóle taki ruch grozi fajny. I bicie tu, bo jak bicie na przykład tutaj, to jest strzałka. A no tak, i drugiego pionka można wziąć. Albo przepchać, żeby. O, no to tutaj bicie. Na pewno. I potem tego. Proste. I bicie tu. Najprostsze. Albo przepchanie. Bo potem tu i tu. Dokładnie. Ale arcymistrz jednak wie, co grać. No tak, i król. No to już jest easy. No przepchać, przepchać. No to jest easy. Myślę, że bicie najprostsze. Chociaż to kwestia policzenia. Z tego 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No dobrze, Janek policzył. C5 jeszcze, ale ładnie nie wpuścił tutaj zawodnika. No to już Janek tu zwycięża. Matować jeszcze mu każe. Dobra, zobaczmy Hikaru Żigałko. Czarne wygrały. Hikaru wygrał. Dobrze, Hikaru wygrał. Narodicki, co tutaj się dzieje?
Biały wygrał. Kurczę, dobry jest. CM z 2900? No świat oszalał, naprawdę. Znaczy, nie to, że ja nie wątpię w ludzi, ale 2900 CM? No to już musi podchodzić naprawdę chyba wyżej niż CM. Nie, w ogóle w tych czasach juniorzy... O, Klimko i gra. Wicemistrz świata do lat 20. No to było sprytne zagranie, niestety chyba niewystarczające. Czarne wygraną mają. Co? A czemu nie tu? Aha, bo i tak szach. No tak. Ale Klimko i miał 3 z 3. Gonię was, chłopaki. Kto tutaj jeszcze wymiata na samej górze? No dobra, zobaczmy. Zobaczmy po prostu kogoś z... A może mojego przeciwnika tutaj z pierwszej rundy. Do grania był gościu. No. W ogóle. Co to za. A, Matthias Blubaum. No do przechwycenia był arcymistrz. No do przechwycenia. Szkoda. Bardzo ciekawa końcówka była. Co, matowanko. Okej. Okay. Z jednym i drugim miałem przyjemność grać kiedyś tam. Polaków nie widzę. Ło, jaka skomplikowana. Na pierwszy rzut oka. Białe są. Białe idą tam, nie? Do przodu. Co tego pionka wziął? No, czarne mają wygrane. Ładnie. Amir Reza, ale to nie jest Ali Reza. A to też easy końcówka, bo tutaj to jest takie. To są statyści. Można matować. O, witam Cię, wyindywidualizowany. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie, wzajemnie. Tak, Klimko do lat 16. Ja powiedziałem inaczej pewnie. Sorry, ja mam taką przypadłość, że myślę o czymś, a mówię o czymś innym. Ojku. Tak jak ludzie mnie czasem poprawiają w tym, co mówię podczas analiz partii czy coś, no ja nie jestem profesorem Miotkiem, a bardzo możliwe, że mam jakąś dyslekcję, nie wiem, nie znam tych wszystkich dysle i tak dalej. Może coś tam mam. Bardzo możliwe. I czasem się mówi, jak się potrafi, nie? Co to za znaczenie? Ludzie uwielbiają poprawiać innych ludzi. A polityków w Sejmie nie poprawiają, no. Tam się powinni ładnie wysławiać. A nie znają podstawowych pojęć. Jeśli chodzi o jakiś Sejm. Dobra, nie wchodzę na temat polityki, bo ja się na niej nie znam i nie chcę nawet się znać. Jak tam kursy? Kursy sprzedają się, wydaje mi się, że dobrze. Ludzie mają zaufanie, cieszę się bardzo. Poza tym myślę, że one są po prostu. Nie chcę być nieskromny, ale chyba są dobre. Jak ktoś przysiądzie do nich tak uczciwie, no to wyciągnie z nich wartość i nauczy się czegoś fajnego. Tak, ale to są fundamenty ekspert, to są dwa największe kursy, jakie stworzyłem. Jeden właśnie z Pawłem Kukułą, eksperta. No większych kursów już nie będzie, moi drodzy, nie będzie, bo to są dwa wielkie kursy. Chociaż nie chcę jeszcze tutaj zdradzać pewnych rzeczy, ale ja nie stworzę na pewno większego kursu, o tak powiem. O, i tutaj już matujemy chyba, tak? Tu. No, trwało to trochę. Dobra. Wszystkie partie się skończyły. Mamy jeden punkt zacny. Jeden punkcik jest na cztery partie, więc jest dobrze. Tutaj zawsze jakaś krótka przerwa chyba, co? To za chwilkę do was wracam.
Czekamy na kolejnego przeciwnika. Co dobrego u Was, drodzy słuchacze, widzowie? Kategorie podwyższone, a może w przyszłym roku ktoś ma jakiś cel, jeśli chodzi o podwyższenie kategorii. W ogóle fajne są szachy, słuchajcie, polecam grać w te szachy, jak macie piąte, czwarte kategorie, albo jak w ogóle nie macie, trzeba się odważyć, pojechać na turniej i grać. My też organizujemy w swoim klubie w Olsztynie klasyfikacyjne turnieje, również dla dorosłych, tylko jest grupa dla dorosłych, więc to nie jest tak, że trzeba siadać tutaj z 8-latkiem do szachownicy czy 10-latkiem i się stresować. No ale właśnie w podobnym wieku ludzie grają i też to jest fajne. Też to jakiś jest taki początek, na pewno mniej stresujący. Więc zachęcam, bo szachy bardzo dużo dają w życiu, według mnie. A wiem też z autopsji, a poza tym fajne znajomości można napotkać. Życie jest zbyt krótkie, żeby siedzieć w domu i naparzać tylko przez monitor, co nie? Uf, powiedział ten, co tak robi. No ale ja tu trochę sprzedaję swojej wiedzy, więc grając mam nadzieję, że daję Wam jakąś tam radość, czy tam czegoś się można zawsze nauczyć, chociaż jakiegoś małego elementu. Przyszły rok, dwójka. To jest cel, mam rozumieć. No i fajnie. Fero X.pl. Bardzo dobrze. Trzymam kciuki. Dwójkę jesteśmy w stanie wszyscy zrobić, słuchajcie. Od dwójki w górę się dopiero fajne szachy zaczynają, więc dwójkę to z rozpędu trzeba robić. A fundamenty i ekspert temu służą, moi drodzy. Tak, będę trochę tutaj napomknął. Łamie ten język strasznie. Ojejku, sam się z siebie śmieję. Będę o tym też troszkę wspominał. O właśnie. Zawsze polonistka mówiła, jak nie znasz jakiegoś słowa albo coś nie potrafisz powiedzieć, to mów, próbuj to zastąpić innymi słowami. O. Bardzo dobrze wspominam panią profesor. O, cześć Pulchny, witam cię serdecznie. Pulchny, ty już nie jesteś taki pulchny. A, 23 kilo mniej. No tak, zapomniałem. W ogóle szkoda, że cię nie widziałem wcześniej, tylko od razu cię poznałem, jak byłeś już szczupak. Też bym się z kogoś chętnie pośmiał, nie tylko ze mnie się wszyscy śmieją. Ale spoko, spoko. Przyjdzie wiosna. Żartuję. Już trzeba działać, a nie tam czekać na wiosnę. Tak to się mówi od pierwszego. Kiedyś zdjęcie wyjść też spoko. Ile ważę? Nie przyznam się do tego, bo dużo. Ale już od paru dni zacząłem wracać do formy, mam nadzieję. Na przykład jutro mam plan, słuchajcie. I go zrealizuję, bo już się nawet umówiłem z kumplem. 6 rano będę już na basenie, więc... A basen lubię akurat, lubię pływać. Myślę, że całkiem nieźle mi to wychodzi, więc chętnie sobie pójdę na ten basen. Tylko, że 6 rano to jest taki... Dosyć spory wyczyn, ale już jestem przestawiony troszeczkę. Jeśli chodzi o poranne wstawanie, bo zwykle to tak się nie wstawało o tej 6, tylko no trochę później. Tak, cel. Czwórka już jest od paru miesięcy, ale widać, że mocy jeszcze nie mam, za to czasu brak. No z czasem to właśnie, to jest tak właśnie z czasem. I cyk, 2 godziny jacuzzi. Nie, absolutnie. Jak troszkę popływam, bo dawno już nie pływałem, to taki kilometr z marszu to się płynie spokojnie. To pływam sobie kilometr. No, kiedyś... Dacie wiarę, że jednak kiedyś występowałem nawet w triatlonie. Jak nie wierzycie, no to uwierzcie, bo brałem udział parę razy. Nie w Ironmanie, ale w krótszych dystansach. No, ciekawe doświadczenie. Nigdy nie byłem ostatni, zaznaczam. I też nie miałem profesjonalnego sprzętu. No, rower miałem taki półgórski, półszosowy, więc to nie była taka iście szosówka. 5. miejsce na Pucharze Polski w trójboju siłowym klasycznym. O matko boska, bo ja się nie odzywam. Dobra, ja tutaj trójbój muszę teraz pirulillo... zmierzyć się z nim w trójszachach. Czy lubię grać w piłkę? Lubiłem kiedyś, no teraz nie gram w piłkę właśnie. Szkoda. Co tu grać? Grajmy to, co potrafimy najlepiej. Spróbuję go tu jakoś zamieszać. C5 od razu.
Lecimy. Nie chcę bić. No dobra, będziemy musieli grać byle co. Tak, zagramy. Jeszcze nie będę się śpieszył z biciem. Zobaczymy, co on na hetman A5. Znaczy, w gałę musiałbym po prostu troszeczkę się przyzwyczaić. Chętnie na hali był pograł, jak jest zima, ale takiej sposobności póki co nie mam. Tak, ale myślę, że takie 3-4 spotkania i potem byłoby już w miarę ok. To zbijam chyba... Poczekajcie, może to? Nie, no chyba skoczka lepiej, bo goniec jest tutaj mniej atrakcyjny. I tak, tutaj nigdzie skoczek nie odchodzi. Najwyżej hetmanem wrócę. Zagrałem tak, żeby skoczek wszedł. Cyk. Nie no, jak do reprezentacji? Reprezentacji może szachistów, może kiedyś. A nie, 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 do reprezentacji to nie. Nie, to żart chyba, tak? Nie wyłapałem. Ale no, tak akurat jeśli chodzi o... To tutaj chyba zagram, bo jeżeli tutaj, to wrócę. Fajnie jest uprawiać sporty, które się lubi. No, na przykład lubię pływać, to sobie będę pływał. Lubię sobie spacerować szybkim marszem. Biegać też lubię, chociaż od razu biegać nie będę, bo to trzeba trochę przygotować. Plan treningowy jakiś taki lekki. I tyle. Tak. Tu się bronimy. No bo jeżeli tak, to tak. Do tym hetmanem będę musiał uciec. Dobra, nie jest to pozycja moich marzeń, ale jakaś jest. Mam plan. Tak, obym tylko nie stracił figury. Jeżeli tak, to ci wtrącę tu, potem tu. Aj! Nie wtrącę. Dobra, ryzyk fizyk. Gram tu, żeby zagrać tak. Tak zagrasz, co? Nie chciałbym tego hetmana stracić. Przyznaję się bez bicia, ale tak chyba mogę. Oj, i gram z ogniem. Jak to zbije, to będzie dobrze, ale on tak może zagrać. To jest dobry ruch według mnie. To może tu walnąć. No dzieje się w tej pozycji, nie wiem. Niech myśli, gram B5. Nie widzę tutaj... A, tu ma bicie! Amator jestem. Ale dobra, może nie jest tak źle. No widzę, widzę. Tak. I wrócę. Dobra, chyba nic nie tracę, co? Skoczek zostaje, ale jego też zostaje. On może wprawdzie zbić tutaj, a to dostanie taką plombę. Żyjemy, słuchajcie. Żyjemy i mamy się dobrze. Podstawił. Wygrał tę partię. Znaczy się, on przegrał. Ja jej nie wygrałem. W końcu los się do mnie uśmiechnął. Mam 2 punkty. Wiecie co? Zamknijmy tę partię, bo ona nie była ciekawa. Farcik jest. No, snajper uderzył tam mocno. W ostatnim momencie to dopiero dostrzegłem. Więc zerknijmy sobie tutaj na partię kogoś lepszego. Nie będziemy tutaj oglądać moich rzeczy. Jan Krzysztof Duda, przełożę nam na czarne, bo Janek gra czarnymi. No, z bardzo ciekawym arcymistrzem gra, Łotewskim. Gra też w polskich ligach. W ogóle zdradzę wam mój plan turniejowy, bo dawno już nie grałem partii klasycznej. Chciałbym się wybrać na turniej do Pragi. On się zaczyna jakoś 27 lutego do 8 marca, jakoś tak. I do Pragi chętnie bym się wybrał, pograł sobie w szachy klasyczne. Lubię turniej w Pradze. Jest fajnie zorganizowany, niedrogi. I też można sobie obejrzeć czołówkę światową, co niektórych zawodników, szerszą czołówkę światową i tą węższą, niektórzy grają. No i co mam dużo powiedzieć? No, klimat
Czeskiej Pragi jest przesympatyczne, dobre jedzonko. Ja ostatnio zagrałem holenderską na Londona i nawet wygrałem. I tak sobie myślę, że chyba nie ma bardziej odległego ustawienia od Twoich preferencji bytowych. To znaczy, poczekaj. Holendersko na Londona. A, okej, okay, czyli D4, F5, goniec F4, tak? Wszystko na Londona można grać. Na Londona jest wszystko dobre. London to jest w ogóle. Ładna taktyka. Ale skoczek wchodzi tutaj. Janek to przeliczył. Nie przeliczył. Przeliczył. Ciekawe, czy top doliczył aż do tego momentu. Możliwe. Nie, no tu czarne są świetne. Pionek jest wygrywający, tu jest słabość. Nie, tu już arcymistrz widzi, że ma wygraną. No bo co, teraz wieża D4? To tutaj i jeszcze tam ma powroty, jakby co. Szach był chyba fajny. Hetman G4 raczej jest najprostsze. Dokładnie tak. Najprostsze, najprostsze. No H5 nawet. Oj, tutaj niebezpieczny ruch krasi. No, białe są już tutaj. Na przegranej pozycji. Janek ma 5 punktów z 5. To chyba całkiem nieźle mu idzie, nie? Zobaczmy. O, Firuzja gra. Caruana, w ogóle tutaj strasznie silni zawodnicy dzisiaj są. Po co oni w ogóle przychodzą? Po 1000 dolarów? Ile za pierwsze miejsce? Czy dwójka? Ile jest za pierwsze miejsce w Titan Tuesday? Kto wie? Ja już wprawdzie szans nie mam, ale ciekawe jest to, że właśnie ludzie tutaj grają o te jakieś tam dolarki. Ale z drugiej strony chodzi mi o to pewnie, że oni też. Dlaczego on to zbił? Grają też między sobą, więc to na pewno też ich kręci. Oj, podstawił! No, a Lireza teraz musi. No, też ma wygraną. O, wybić skoczka, wybić skoczka. Nie zbił. Ciekawe. No, i wygrać to jeszcze nie jest tak prosto, chyba. Zakładam, że wygrana jest, ale. Szachy tutaj. Okej. Okay. To teraz tak. Ładnie. Nawet mógł sobie pozwolić na to, żeby oddać figurę. Caruana wbił chyba 2800 z tego co wiem. Nie sprawdzałem, ale chyba wrócił na 2800. To jest kozak po prostu. To jest pracuś taki, co mało takich ludzi na świecie. Te warianty czesze. Nie, oni tutaj wiedzą co i jak. Wow. Wszystko pod kontrolą. Jejku. Się odechciewa grać czarnymi. O, Caruana się poprawił, jeśli chodzi o szachy błyskawiczne. Nawet haszaszka takiego można dać i h6. Fiu-fiu. I tutaj zapewne. No easy. Szach tak. Ale gładziutko pograł. Ładnie. Żigałko. Białe wygrano. Mata podstawił. A tu chyba nie miał wyjścia. Okej. Okay. Jasku gra. Jasku to chyba polski youtuber, nie? I co, remis, panie Jasku? No to z tego remisu pewnie. Z arcymistrzem. Jasku ma 2 punkty. Sorry, 3 punkty. Gonimy go, gonimy. Ja mam 2. No dobra. D4. Luis streamuje. Zobaczmy, co on, jak on wygląda. Jak mówię, ja chłopak, gram mnie. Dobra. Zamykamy jego stream.
No dobra, no to co? Aha, będzie tutaj Greenfeld. Pytanie, czy tak ryzykować? No dobra, gramy H4. A niech tam się zastanawia. C5 powinien. O, łupnął. Łupnął. E4. Lecę z koksem, się nawet nie będę zastanawiał. No dobra, niech będzie tak. I co, walnę tu? Pch, biorę. Znaczy, nie mówię pch, bo to nie jest tak, że ta pozycja jest jakaś tam super. Po prostu biorę. Ok, mogę wziąć tu, tylko mi się nie chce. Tak zagram. Znaczy, mógłbym odbić pionka, ale gońca chcę zachować. No i są wszyscy. Wziął! Biorę. Biorę, po prostu. To mi się podoba. Zamieszanie. Wyprowadzenie gońca bardzo szybko. Wchodzi, ok. I co? Cyk. No dobra, jak weźmiesz. Tutaj zagrałeś, ok. Powiem szczerze, może tak? Może tak, będziemy celować w pionka, a długa roszada grozi. Niech się boi. Nie boi się nic. Nie boi się nic ten przeciwnik mój. Dobra, robimy długą. Tam pionka chciałbym skosić, ale w sumie jeszcze tego nie zrobiłem. Pobił. Nie bał się i pobił. Chyba hetmanem. Chyba hetmanem. No dobrze, tak. I po prostu wieżą tutaj. On będzie chciał mnie. Ojejku, ale ataki się szykują. Dosyć poważne. Dobra, wieża D2 z obroną, skoczek tu. Nie doceniłem tego, powiem szczerze. Ładnie to sobie wymyślił. Jakiś hetman jeszcze G4. Nie podoba mi się. Aha, tutaj jest opcja, dobra. Nie podoba mi się trochę to już. Wygląda to ciekawie u niego. Czas. No bo tutaj to tutaj. Jakieś zagranie tam. Taki ruch mi się podoba. Tak zagram. Chodzi o to, żeby otworzyć tę wieżę. A jak on zbije pionkiem. No dobra, co tu się dzieje? Aha. A to tutaj mam. A jak tu? To nawet chyba pokuszę się o zbicie gońca. Jakość oddam. Dobra. Nie oddam jakości. Czekajcie, teraz chyba tutaj. Aj, tutaj ma ruch. Nie, to wtedy strzelę tutaj. Ale taktyki się pojawiło. Co nie miara, tu mi się ruch bardzo podoba. Wziął i zrobił roszadę. Dobra, skoczek wchodzi. Jak zbiję, to zbijam wieżą. To podstawił chyba, co? Karamba. Podstawił. Dziękuję ci, drogi przeciwniku. No bardzo dziękuję, no. Ja gram naprawdę słabo, ale. A, czyli to nie do końca takie podstawienie, ale okej, okay, to się zgadza, bo zbijam tutaj. Daję mata tam fajnego, ale fajny mat, patrzcie, hop! Nie, bo on musi zasłonić się musi. Czy to zdążę? Nie, nie ma mata, co ja gadam? Jejku, nie ma tutaj mata, ale bym się dał zrobić. Wracam. Ale to wtrącenie było ok. Teraz grozi mat. Z Luisem się udało. Czy dopóki nie ma jeszcze końca partii, to się nie udało, ale tak, gorąco było. No tak, mamy to. Słuchajcie, zobaczmy o co tutaj chodziło w tej partii. I tak, B5, ciekawe. Co?
Aha, e5, dobrze zagrałem. Skoczek d5. Bicie tutaj, no okej. Powrót skoczka, można było h5 od razu. Fajnie. Przewaga białych. Zbił. Wieża zbiła. Okej. Goniec e3. Właśnie goniec h6 też rozpatrywałem. Możliwe, że to było dobre. Ale to wszystko też działa. A3, skoczek wleciał, dobra. Mam c2. Długa była słaba. Jak ja lubię robić długie ruszady. Tu co? Wystarczyło zbić tak i zagrać skoczek d2. To ciężkie ruchy chyba na blica. Po pionka tylko iść? Bez sensu. Tak, tak, tak. Goniec. No on tutaj złapał taką, można powiedzieć, inicjatywę. Skoczek a4, ale nie ma tutaj tragedii. e6 na zamieszanie. Błąd. Tak wchodzi. Ja bym zagrał tak na pewno. I c3. Ajajajajaj. Była w to pensja. No tak bym musiał grać. On tu. I dostawałbym mata w... Ojejku. Dobra. Dobra. To miałem szczęście. To miałem mnóstwo szczęścia w tej pozycji. No i przeciwnik mi w tym momencie... Jejku, on miał cały czas lepszą pozycję. Niesamowite. Tutaj mi podstawił, dał prezent. No dobra. Pragnę nadmienić, że miałem pierwsze 3 porażki, a teraz 3 wygrane z rzędu, więc nieważne jak. Ważne, że są. Nie no, żartuję. Ważne jak. O, czekacie. Janek gra z Caruaną. I ma lepszą. Jan Krzysztof Duda. Dawaj, Janek. I co? Tutaj jest jakiś koniec. Co tutaj? No tak, tu wieża, tak. What? Janek poszedł na taką pozycję? Ale kozak. I co? Bicie? Nie, bo to można przytrzymać jeszcze. I co? Bicie pewnie. Dokładnie, ten pionek ucieka, ale ładnie, wygrana. Tak? Czy tak? Nie, tak nie ma. Ojej, wypuścił coś. Wypuścił czy nie? Wypuścił. Znaczy, Caruana teraz wypuścił. Król. Wow, Janek. Janek Krzysztof Duda, brawo. 6 na 6. Szansa na rekord, no tak. Ale to Dudy czy mój? Nie no, mój, ja wiem, że szansa teoretyczna jest, ale Janek ma 6 punktów już na 6. No, odbijaj, Janku, bo już dawno nie błyszczałeś, no. W każdym razie, no wiecie, dla niego to też tam zabawa pewnie. My się podniecamy za dużo, ale Jankowi przydałby się taki dobry start na pewno w turnieju klasycznym, żeby tam zrobić jakiś dobry wynik i w końcu ruszyć do przodu. No, ma ostatnio taki Janek kryzys na pewno. Ale mam nadzieję, że wróci do dobrej dyspozycji. Sprawdźmy, gdzie się... O, Maciek gra tutaj jeszcze, nasz arcymistrz. Maciej Klekowski. Walczerem, no to remisik raczej będzie. Zły z lejem so! Oczywiście czarne będą próbować tutaj na maksa, ale sprytnie pograł. Sobie będzie tańczył, no tak. No, Maciek, nieźle. Oj, goniec złapany. Tutaj trzeba było grać. A sorry, ja palcem pokazuję. Tutaj królem trzeba było grać. A nie, bo pionek wisiał. Co ja gadam? No właśnie, dlatego ja nie mam takiego rankingu jak oni. No to remisik, 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 panie Wesley. Sprytnie, sprytnie tam. Cały czas próbuję. O, jak sprytnie. Wypuścił króla. To teraz remis. No tak. Ładnie, Maciek Klekowski remisuje z Wesleyem So. No to jest, myślę, że niespodzianka.
Tutaj co mamy? A tutaj mamy remis. Znaczy się, wszystko jest możliwe, bo tu panowie zawsze grają do samego końca. Nawet można tego skoczka zbić i mieć spokój. Ojej. To skoczka. No to też jest remis. No ale jeszcze mogą tańczyć, no, bo bicie było. 50 ruchów jeszcze. Remis? Remis. No i super. Dzięki panowie, że nie przedłużaliście aż tak długo. Jedziemy. Okej. Okay. E4, może G6, tak dla odmiany. I kombinujemy z C5. Zobaczymy, jak to się potoczy. Dobra, poszło bicie, to już jest konkret. Dobra, hetman A5. Ciekawe, czy przeciwnik jest w lesie w tym momencie. No biorę te pionki. Pion więcej się utrzymał. Tutaj trzymam. No wiem, tutaj grozi. Goniec tutaj wszedł, co? No to tak, oczywiście on może tutaj, to hetman tu. Muszę teraz zrobić rozwój, tak? Figur. Możliwe, że to, co zrobiłem z tymi pionkami, to nie było dobre. Ale za późno. No dobra, wychodzę z skoczkiem. Jak tak, 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 tak. Będę cierpiał, ale przynajmniej za coś. Co tak chcesz grać? Jak już zrobię roszadę, to myślę, że. Aha, bo jeszcze po tym ruchu ja mogę sobie fajnie hetmanem tędy kicnąć. To będzie bardzo dobre. Aha, tutaj, 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 tutaj. Skoczek broni się od mata, jak bicie, to tam. Wieża odbije, nie mogę odbić skoczka, bo mata dostanę. What? Naprawdę? Słuchajcie, no to co? Przyjmuję to, nie? Przyjmuję wyzwanie, biorę. Bo jeżeli on tu, to ja tu. No biorę kolejnego pionka, goniec jakiś tam wyjdzie może. No trzeba będzie to po prostu policzyć. Znaczy liczyć. No na razie się bronię, no idę na żywioł. No tutaj będę chciał grać, tak? On tak. Nie, no dobra, grozi tutaj. Dwa pionki więcej, no ale to jest właśnie to ryzyko nie do rozwoju figury. Tutaj jak mnie zniszczy w ataku, to jest no to będzie jego wszystko, ale chyba wydaje mi się, że może być dobrze. Tak czuję to. No dobra. Może tak. Spróbuję tutaj związać. Jeśli tu, to tu. No roszady nie będzie, ale już atakuję gońca jakiegoś. To jest ważne tutaj. I chyba tu. Może tak w ogóle. O, ten ruch mi się bardziej podobał. Jak zbije, zbije. To moje pionki będą tutaj w miarę silne. Skoczek pójdzie tu. Okej, to mi się podoba. A, tego bicia nie widziałem. Dobra, muszę tak zagrać. Pilnować skoczka i wejść tutaj. Dobra, tego nie widziałem, ale bronimy się, bronimy się.
Tutaj skoczek C5 rewelacyjnie stoi. I E5 może trzeba będzie zagrać, tylko pytanie, czy on tu czegoś nie poświęci, nie. Tutaj chyba E5, chyba E5, żeby nie było D4, to trzeba trzymać. Tu mam C4, wieża F8. Hetmanem muszę wrócić. Tu są ataki. Hetmanem wracam. Tu jest obrona, więc to się trzyma. Ok. A tu? Spróbuję tędy. Tutaj? To tak. Może tak, jakiś taki szybki ruch. Może tutaj? Niech bije, niech coś święci. Nie pobił. Dobra, to gramy tak. Na wymianę hetmanów. No to tak. Kurczę, jaki upierdliwy. To tak, to tak. To tak. Mam cię. Prawie. Nie no, mam cię. Chcę dać mata. No ja tu rozpaczliwie próbuję nie przegrać, dobra. O, teraz już jest ok, no już czuję się teraz bezpiecznie. Cztery punkty. Jakby nie było, cztery punkty. Słuchajcie, jest. Cztery punkciki. No dobrze, taki głęboki nur. Jak tam partie? Janek. Sprawdzamy, czy Janek skończył, czy jeszcze gra. Janek jeszcze gra za Ronianem. I ma wygraną. I Janek ma wygraną. Wróć, sorry. Obróć pozycję. Janek czarnymi. Co tu się dzieje? Ależ Aronian walczy. Czekajcie, co tu się dzieje? Wymiana, ale ciekawa pozycja. Ale ciekawa pozycja. Tu trzeba grać bardzo dokładnie. Tutaj i tu, co? I tutaj chyba jest. Ależ pięknie. I tutaj. I wymienić hetmany. Mat! Znaczy się. Czekajcie. To Aronian przecież grał czarnymi. Sorry. Kurczę, myślałem, że to Janek wygrywa. Ajajajajaj. Ajajaj, to Aronian grał czarnymi, skubany. Myślę, że to Janek grał czarnymi. No nic, zobaczmy, co tu się dzieje. Firuszcza czarnymi. A zawodnik tej klasy to wygrywa partię. Chodzi o to, że ten pionek jest niebezpieczny i trzeba bardzo uważać, dlatego on jeszcze nie bije tego G2, bo skoczek będzie za daleko. O, ja bym chyba tutaj zbił. Bał się jednak tego, no, Firuszcza się bał. Znaczy tutaj czarne niczym nie ryzykują oczywiście. Ta pozycja nie jest przegrana czarnymi. Na temat polityki i religii nie chciałbym się wypowiadać, bardzo mi przykro. O szachach możemy pogadać tutaj na kanale. Panie Controller King. No i dobra, remisik, nie? Zobaczcie, jak często takie końcówki powstają. Wieża skoczek na wieżę, czy tam wieża na skoczka.
Bardzo często. No to już zawodnicy mogliby sobie darować. A, sprytnie. Wszystko widzą. No dobra, nie będziemy tu ich oglądać, bo tam remis już jest dawno. Czy Hikaru jeszcze gra? Remis. Wow. Ciekawa końcówka. Z remisikiem. Ok. Narodicki. Tym razem nie wygrał. O, mamy tutaj polskiego zawodnika. Kimże jest ten zawodnik? Michał Kopczyński. Oj, dawno już nie widziałem go na arenie szachowej. Co tu się dzieje? Okej. Co, za chwilę runda numer 8. Gramy. Już mamy zawodnika 2600. Mistrz międzynarodowy. Muszę E4 teraz zagrać, obronić pionka, dojść końcem, zagrać tu. Dobra, ha, G5 będziesz miał, nie? No tak, będziesz miał. Ale dobra, to teraz walniemy tu. Tu się pojawiło pole fajne, skoczek. Tak i tak będę chciał zagrać. Tutaj. Bo też mogę fajnie skoczka tu przestawić i to też może mieć duże plusy. No przestawię go, bo widzę, że on będzie tutaj dobrze bronił, ale tak to tak. I tu będę miał opcję wybicia, muszę to, o tym pamiętać. Wejście tu będzie ciekawe. No wchodzę, chociaż goniec tam też dobrze stał. No dużo jest dobrych opcji. Tak i tak się ustawię tym razem. W ogóle wieża tutaj może fajnie wejść zaatakować. Jak mi się uda wieżą tu zagrać, przed skoczkiem, no nie uda mi się, to zagram tak.
Tu mi atakujesz, no sprytnie mi atakujesz, no to tak. Tak, bo jak zagrasz tu, to wybiję, mam jakiś ruch B4. Ruch B4. Okej, tutaj mogę z powrotem skoczkiem, no to tak i tak. Nie mam innego planu. Muszę tego skoczka stąd wygonić. Sam się stąd wygonił. Póki co. Okej, tak. Tu grożą widły. Tu grozi bicie. Jak się bronić? Wieża stoi tak nietypowo, ale czuję, że to jest dobra pozycja. Aha, bo jak mi zbijesz tu, to ja mam szacha i mogę zbić tu i tam atakować, tutaj odbić. Powinno się zgadzać. Dobrze, że jest ruch F4, bo ten skoczek tutaj by stał świetnie. Się zastanowię, bo po tym biciu tutaj. A nie, po tym biciu tutaj, właśnie. Przecież to jest ok. Przecież to jest ok. No i tak. No, wezmę tę jakość. Dlaczego mam nie wziąć? Tutaj. Ten ruch też mi daje, bo jak on zagra tak, to tutaj. F4 grozi. Jak tak, to tak. Hii! O cholerka. O cholerka. Tego nie przewidziałem. Oj, tego nie przewidziałem, niestety. Chyba mam w trąbę. Ojejku. A tak dobrze było. To związanie nieprzyjemne. Kurczę blade. Tylko czy ja się jeszcze od tego obronię? To skoczek wejdzie tu. Nie, no nie wejdzie, to odejdzie. Ja będę musiał zbić tu. Nie, tutaj nie zbić. Tak zagrać, tu bronić. Właśnie, tu bronić. Paskudnie to wygląda. No, końcówka niestety jest w trąbkę. Tu. Szybszy jest. Kurczę, no niestety, no. Taka poza. Masakra. Tej partii to mi bardzo szkoda, bo była wygrana. Zaraz wam pokażę, że była wygrana. O, gość mi ofarta, naprawdę. Zobaczcie, jaka była miazga. Gdzie ja wypuściłem? Ostatnio nawet nie potrafię skojarzyć momentu, gdzie ja wypuszczam przewagę. To mnie denerwuje. Tu wydaje mi się, że jest ok. Tak, skoczek fajnie pograł. A, to związanie wypuściłem, no tak. Mój rekord to 7 punktów. I żeby 8 skoczek tutaj. Skoczek, goniec. Skoczek się przemanewrował. Zbił. No zbił, tak. No skoczek, dobra. Ja wiedziałem, że to nie jest jeszcze takie proste. Ale inaczej trzeba było grać. Ja w ogóle, no tak. No to nie jest takie proste. Ta końcówka, niestety, przy różnopolowych gońcach. No ale tutaj zagrałem tak, to jeszcze jako tako. I tutaj błąd. Kurczę, F4, no. Ajajaj. Tu trzeba może królem było zagrać. A król H2 dobre?
No dobre, bo tutaj patrzy i F4 grozi. Po prostu tak bym zagrał, bo jakby on mi jakoś tak zagrał, to ja gdzieś tak gram. Tu przegrywam. A, hetman F2, dobra. Trzeba król G2, ale to wtedy on mi tutaj, co? Ale to F4. No właśnie. Schodzę z tego związania i działa. Król G2 i po ptokach jest. A czy wiem, no jeszcze można grać oczywiście tak. F4, no a tu jest gra. Chodzi o wypędzenie tego skoczka paskudnego. Skoczek by odszedł i byśmy grali w szachy. Pewnie tak bym zagrał, znając siebie. Dobrze by było. No tak, no, wygrałbym tę partię. Ajajaj. Szkoda, to boli. No to akurat boli, no. No tylko się pojawi trochę lepszy zawodnik i nie dociskam, no. No, ładnie Hikaru tutaj pograł. Jeszcze czarne mogą próbować wygrywać. Znaczy, może przesadzam, ale na pewno Hikaru będzie próbował to wygrywać. Co to się tak przecina? To nie u mnie, jakby co. Czuję, że go gdzieś to oszuka. No, te figury muszą się blisko siebie trzymać. Na pewno. Tutaj. Karokana czasami grywam właśnie, czasami. Tak, żeby już coś innego pograć. No Hikaru nie wygra, nie wygra tej partii, ale coś białe tutaj za bardzo chyba kombinują. W ogóle mistrz FIDE gra jakiś tutaj z Hikaru, nieźle. Ciekawe. No, to remisik, co? Kurczę, miałem gościa, no. Miałem gościa na widelcu. No i to jest kara, mistrzu FIDE. To jest kara. Trzeba było szachować. I to jest właśnie kara, no. Aj, dobra, ja nie chcę oceniać, ale to się zawsze łatwo mówi, jak się patrzy obok. A się nie gra. To się bardzo łatwo mówi. No, zdarzają się podstawki. No, bardzo często zresztą też. Chyba mi się tutaj nie odświeża strona. Aha, bo po 8 rundzie znowu jest ciutkie przerwy. Zwykle już teraz to polecą. Szybko rundy. Jeszcze 3 rundy do końca. Albo aż. Miałem gościa na widelcu. No. Brakuje trochę jeszcze ogrania. Dobrze, drugie title Tuesday. Się troszeczkę powinno to, mam nadzieję, poprawić w mojej grze.
Czy gram wieczorny? Prawdopodobnie nie. Jest trochę późno. Jak o 6 rano mam być już na basenie, to raczej nie zagram. No Jarek ma 7 na 8, no wszystko w grze, wystarczy powygrywać do końca, co nie? Jakie to proste, wystarczy powygrywać. Gambit Królewski? Nie, dziękuję. Na tym poziomie to chyba będzie to trudne. Jakoś mentalnie nie jestem nastawiony na takie gambity dzisiaj, królewskie. Jak zrobić piątą kategorię? Bardzo prosto. Wystarczy pojechać na turniej, wygrać z trzy partie i ma się piątkę. Coś mi nie odświeża strona. Teraz już tak. Hikaru ma 6,5. Tylko. Jak na niego to tylko. No nie jest to prosty turniej. Na pewno nie. 5 ze 66 graczy. Utytułowanych, przepraszam najmocniej. Ziewanko. Utytułowanych, więc to nie takie łatwe. No Janek jest na 8 miejscu. Póki co ma jedną porażkę. Cisza na streamie. No, cisza, wiem, że cisza. Słuchajcie, bo przerwa po 8 rundach. Jeszcze i chyba. I chyba mamy partię. Dobra.
Panie CM, Republika Południowej Afryki. A4. Dobra, i tu H3 jest dobrym ruchem, bo skoczek nie wchodzi na H3, a teraz będę chciał zagrać tak. No, hetman C2, bronimy. Jak skoczek tu. Chyba tak. No i mi się zamyślił. No, minuta przewagi. Te H3 na pewno mu pokrzyżowało plany, bo taki ruch jest fajny i skoczek potem tu wskakuje. A teraz co? Tak, bierze B8. Dobra. No to goniec F4. Atakuje. Jak skoczek zagra tutaj, to jest strzałka, strzałka i goniec na E3. I pozycja dobra, ujęła mi. Ale nie ma tego ruchu. Okej, okay, no to tak. Bronimy. Jasno. Koniec chat. Ojejku, dlaczego nie zbiłem? Teraz mogę zbić. I tutaj. Znaczy, i tak chyba tego pionka nie zdobywam. Zdobywam. Tu mogę teraz zbić. Może w ogóle tak zagrać na spokojnie. Wziąć tak, okej. Chyba tak, chyba skoczek F3 wydaje się rozsądne. Bo jak zbije hetman, to odbije i wezmę na D6. Potem kolejnego. Tak, to będzie na spokojnie. Tak, lepsza końcówka. Skoczek F3 jednak tutaj koniec odbił. No dobra. Nabiorę. Brać trzeba. Biorę kolejnego. Teraz tutaj, tak kulturalnie. I skoczek na E6 będzie miał dobre miejsce. No wieża C1 również. Może tak, bo grozi tu, tu będzie bronił, będzie skoczek bronił na C3, potem tu będę bronił wszystko. A tak sądziłem, że się złapię na widełki. Znowu z jakością więcej jestem, ale no już tym razem no nie mogę tego przegrać. No nie ma takiej po prostu opcji, chciałem powiedzieć, no ale no nie ma takiej opcji. Czyli jakoś też mogę oddać. Wow, zaskoczył mnie kompletnie. To źle chyba to obliczył przeciwnik.
Próbujesz jakiegoś pata na mnie wymusić. Ojej, kurczę. Dobrze, tutaj ma bicie, bo... No, ojej, naprawdę. Wiecie, co zrobię? Tak, zagram. Bo już serio. Nie chcę dać pata, bo już po prostu przegięcie byłoby. Prosty mat. I tak... Mata daje w jednym ruchu. Dobra. No już naprawdę czasami można oczopląsu dostać. Jest punkt! No jest! Jest 5 punktów, jeszcze dwie partie. Lewon Aronian, czy gra Janek? Nie gra Janek, zaraz zobaczymy Aroniana. Z kim on tutaj walczy? O tak, tu. Nieźle czarne cisną. Tak, Janek z Aronianem przegrał. Ło, wyrównało się. Ależ pograł tutaj. To jeszcze Aronian to wygra. Aronian wygra tę końcówkę, wieża D6 bym zagrał. Wygra tę końcówkę Aronian. Zdecydowanie wygra. To się czarne pomyliły. Nieźle. Solidnie tutaj biały już pograł, no. Tak to już właśnie bywa. To oczywiście trzeba trochę precyzji. Na G5 nie wziął. Tak, z Caruaną wygrał. No nieźle, mocny. Mocny Aronian. A Janek? Janek przegrał. 7 na 9. Aronian mocno pograł. Znaczy się no miał przegraną, ale wyszedł z bora. Co to jest? Co to jest w ogóle? To jakaś totalna zabawa, nie? Jeszcze hetman może tutaj stanie na D1. Mat na D1, co to w ogóle za partia była? Co to w ogóle było? Szybko przelecimy tę partię. Śmiech na sali. Dobra, nie przelecimy tej partii. Jedziemy. Za szybko zagrał, chyba nie chciał tak grać, mi się wydaje. To E5, no zdobywam pionka. Już nie można zbić, bo tutaj. No i D6. Dziwne. To tak. Grozi bicie. Dobra, wymienimy. Prowadzenie figury zawsze w cenie. Dziwnie pograł. Pa.
bardzo dziwnie pograł przeciwnik. Tu atakuje i tu atakuje. Jak obronisz dwie rzeczy? Tak, musisz zagrać. A to ja mam taki ruch. Wiecie co? Ja będę go od razu chyba męczył. A dlaczego mam go nie męczyć? Jak daje przeciwnik taką możliwość, takiej prostej gry, gość 2600. Kolejny pionek wzięty. Bije. Może tak w ogóle zagrać? Też ciekawe bicie tutaj. Może być ciekawe w sumie. No i tak. Aha, tu szacha złapał, ale to on skoczek D8. O jajku, już się wystraszyłem. Muszę szybko roszadę zrobić. Wiem, że trochę kombinuję, niestety. No właśnie, przekombinowałem. Tak muszę zagrać. Muszę... Oj, przekombinowałem. No dobra, na razie bronię się. Ile mam pionków więcej? Chyba 2. 2, 4, 6, 2, 4. Zrobić roszadę i ustabilizować. No to jest formacja na razie mocna. To jest formacja mocna. On tu nie wykorzystuje słabych pól. No jest dobrze chyba. Jest roszada, jest dobrze. No i gonię C6. A, tu pionka podstawiłem. No dobra. Myśl, Krzysztof. Zrobię jakiś lufcik. A, kolejny pionek. Co się dzieje? Nie wziął. Wydaje mi się, że tu, żeby królem sobie uciec. Taka trochę nieciekawa poza. Czy jeszcze skomplikowana? O, tutaj zagrał. Co tutaj zagrał? Tak. Powiem wam szczerze, nie wiem co tu się dzieje. To już dawno powinno być bardzo dobrze. A jest tak. Zagramy tu, żeby mieć jakiegoś szacha, cokolwiek. To on też musi ruchy wykonywać. Dobra. Wrócę, pilnuję. Oto szach. Uprości się w końcu. Choć on nie musi zbijać. No nie musi, ale to wtedy zagram tu. Już partię powinienem to wygrać dawno. Czuję się tak niepewnie, że nawet nie pytajcie.
Zagram tak, żeby kończyć miał ucieczkę, bo naprawdę po skoczku C6 nie wiem co grać kompletnie. Totalnie się czuję niepewnie. W ogóle gram jak... Co ja w ogóle robię? A, tutaj. Pułapka. Jak tak, to tak. What? Dobra, tutaj. Po pionka idę. Nie, no nie wiem, co to za poza. Powiem wam. Powinna być wygrana. A czuję się, jakbym ją przewalał. Uff. Gram tu. Nic nie widzę. Kompletnie. Aktywność jakąś. Skoczek. Na szczęście jakiegoś szacha. Ojejku, podstawiam. Może to i podstawka dobra w sumie. Już nie wiem co tu grać, szczerze mówiąc. Jest. Ale powiem wam horror, co nie? Co ja tu przeżyłem? Jaki horror? Masakra po prostu. Prrr, totalnie niepewnie. Totalnie niepewnie. Ale zobaczcie, po debiucie już miałem wygraną. W zasadzie można powiedzieć, że w trzecim ruchu już mam wygraną, bo gram E5. Znaczy wygraną. To za dużo może powiedziane jeszcze, ale już pionek więcej na czyściocha. A tutaj gość jeszcze pograł tak słabo. E3, w ogóle tragedia. Bicie, bicie, hetman B6, idealnie. Jak ja w ogóle... No skoczek E4, super. A jeszcze goniec F5, ciekawe. No to już wyższa szkoła jazdy. Nie znam takich ruchów, biorę proste pionki. No i tak, tak. No i wyprowadzić figury, Krzysztof, trzeba i zrobić roszadę, no. Co ja tu kombinuję? Goniec, dałem przeciwnikowi pograć jeszcze tutaj jakieś tam szanse, ale fuf. Dobra. 6 punktów jest. Jest. Jeszcze jedna partia. Jedna czy nie? No jeszcze jedna. Dobra. Okej. Okay. Mateusz dociska w Londynie. Okej, okay, zerkniemy sobie później partię. Dobra, jak tam nasz Jan Krzysztof Duda? O, Beniolus jeszcze gra. Beniolus jest czarnym kolorem. No, końcówka nietuzinkowa. Z panią WCM. Nietuzinkowa końcówka. No białe niczym nie ryzykują oczywiście, ale czarne mogą mieć problem. Tutaj król powinien pójść. No tak. Co tutaj grają białe? Co to w ogóle za ruchy? No tak. Tu będzie już easy. Nieźle. No nie no. Ja mam więcej punktów od Beniolusa. Beniolus ma dzisiaj urodziny, to chyba wyluzował. No dobra. I ostatnia partia. Gramy o wyrównanie rekordu. No, ci Hindusi z 2700 to jeszcze FM-owie są mocni, ale my też jesteśmy mocni. Z naszym 2519. Lecimy, słuchajcie, lecimy.
Po trzech pierwszych jajach z rzędu to i tak jest niezły wynik póki co. A co jest? Przeciwnik myśli nad debiutem, czy co? Jak dla mnie może nie przychodzić, słuchajcie. Luzik, 7 punktów. Nagrody w sumie za to nie ma, ale... Nie no, wolę zagrać, no. No wolę grać, nie wiem. Zaspał pewnie. Cenne sekundy uciekają, panie kolego. Ciekawe, czy mój czat na Twitchu śpi. Dajcie znać, czy wygram. Wygrana to 1, przegrana to 0, remis to 0,5. Dajcie znać, jaki wynik tej partii będzie, o ile on zagra. Jakiś ruch zrobi. 1, 1, 1. O, wszyscy we mnie wierzą. Dzięki. Remis, Alojzy, Trąbka napisał. 0. Dzięki. Dzięki za 0. Ale więcej jedynek widzę. Dobra, jest D4. Okej. Lecimy. Obrona słowiańska. No bijcie, no wiem. Gra ma 4. Nie oddaję tu na razie pionków. Gra normalnie. Tu się też fajnie pionka. A to teraz tak. Tak, gram. I to jest dosyć ciekawa pozycja. Tu koniec idzie na D3 teraz i ta wymiana jest dobra. Tu więcej przestrzeni po prostu mają białe, tylko pytanie właśnie, jak to rozgrywać? To jest to. Będzie na razie wyprowadzenie gońca. No bo tutaj trzeba próbować coś grać na skrzydle mocno. Och, moja natura ataku jest po prostu. No nie mogę się powstrzymać, jak nie iść tymi pionkami. No idę. No i właśnie, i to wymusza jakieś też działania na jego, z jego strony. Pytanie, czy to są działania u niego dobre? Pewnie tak. Bardzo podoba mi się to posunięcie. Ojejku, nie chcę przesadzić, trzeba pomyśleć. Może tutaj nie ma co myśleć w sumie. No dobra, bijemy. Hetmanem odbiła. Aha, dlaczego nie widziałem, że to jest bicie hetmanem? Dlaczego ja tego nie widziałem? Paskudnie teraz stoję. No nie widziałem tego, no jestem ślepy po prostu, jak kret. Pionka oddaję tutaj, bez sensu. No nie jest dobrze teraz, no. O rety. Świetnie, wieża wchodzi. Dzięki, że we mnie tak wierzycie, ale jak widać jest kiepsko. Bardzo. Totalnie przegrana pozycja. Wieża F6, tutaj wymiana i nawet tak, ale to... nie mogę? Nie, tak nie mogę. Nie, totalny wybór. Kurczę, ale pograłem jak środka, no. O, to jest wkurzające. Coś wygrałem za trafiony wynik? Nic nie wygrałeś. Nawet uścisku prezesa nie będzie. Jeszcze jakaś pułapka. Mikro, chociaż tu mi weźmie. A, to nawet nie pułapka. Kosi mi te pionki jak chce. Dokładnie.
Ale słabo zagrałem. Jak słabo to zagrałem, wiecie co? Ojej, jeszcze wieża F4. Żal, wiecie co ściska. Kompletny wór. Tam jeszcze jest jakiś strzał, ale to też nic nie daje. Znaczy się, no, zbiję i wrócę. Jeszcze spóźnił mi się czasu trochę, ale zagrałem jak sierota. Muszę zobaczyć, jak tutaj to rozgrywać, chociaż te parę ruchów do przodu. No tak. Goniec E3. No dobra, no okej, okay, nie rzucać się tędy, zagrać wieżą, nie? Takie trochę to podremisowe. E4 nie jest dobre? Dlaczego? Dobra, dobry ruch, normalny. Się również grywa, tutaj się ustawia trochę pod francuską pozycję. Kurczę, ale zagrałem strasznie źle. Podobało mi się mega, ale tutaj. A, widzicie. Znaczy, ja ten ruch widziałem z daleka, tylko mi się to nie podobało, ale tu nic nie ma. Po prostu trzeba było grać na tyle tak, jak. W ogóle. Nie brałem pod uwagę, że hetman może zbić. Jakbym to widział, to bym tak nie zagrał. Tutaj, tutaj, tutaj. To bym jeszcze widział. Nie, no to czarne po prostu grają mi po słabościach. Te pionki wysunięte już są do D. No nic, dobra, 6 punktów. Po takim tragicznym początku nie jest tak źle. Także dzięki bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia, do następnego razu.